Witam serdecznie, z nami Igor Kalinowski. Szybki wywiad, ponieważ komary tną. Igor, gratulacje dzisiejszego awansu. Pokonaliście po raz drugi zawodników z Millennium. Jest to też wyczyn, może troszkę słabsza drużyna, może bardziej niż troszkę słabsza drużyna od was, ale też z takimi słabszymi drużynami też trzeba wygrywać, prawda? No dokładnie, trzeba się sprężyć, jak odpuścilibyśmy, no to byłby problem, prawda? Także do każdego trzeba podchodzić z szacunkiem, przyłożyć się i grać swoje. A z przebiegu pierwszego meczu i drugiego dzisiejszego, chyba dzisiaj Millennium bardziej postawiło wyższe warunki, chyba że wy to zagraliście słabiej, bo też wygraliście, ale jednak trafili tą honorową bramkę. No ta honorowa bramka to był czysty przypadek. Akurat się ode mnie piłka odbiła po strzale, trafiła tam, gdzie nie powinna trafić i gościu strzelił. No. Mieli po prostu szczęście, powiedzmy zasłużyli sobie na tego honorowego gola, a z przebiegu całego meczu, no to wiadomo, wynik z pierwszego meczu już narzucił na sposób gry w drugim, bez spinki, spokojnie. Po co się przemęczać? We czwartek mamy półfinał, prawda? No dokładnie, idziemy dalej, półfinał we czwartek. Znacie już rywala, prawdopodobnie Galactic, tak? Galactic. No to wypowiedzcie coś na temat Galacticu. Wiesz coś na temat tej drużyny? Są młodsi, prawie dwukrotnie od nas, no ale nie zawsze młodość musi wygrać doświadczenie, prawda? Dzisiaj słyszałem komentarze z waszej drużyny, już nie będę mówił, kto tak mówił, ale jedna osoba powiedziała, że ta drużyna może niedobrze, że trafiła na was, ponieważ ta młodość może was gdzieś tam, kurczę, może nie zabiegać, bo też macie, potraficie grać, ale to bieganie, to szybkie granie Galacticu chyba może nie bardzo na rękę wam pasuje. Powiem szczerze tak, graliśmy z podobnymi zespołami jak Galactic, nie w tej lidze, a w innej i spokojnie dawaliśmy radę, także uważam, że nasz rozsądek, umiejętności techniczne, taktyczne, zaangażowanie i przede wszystkim konsekwencja w tym, co robimy. Nie chcę się przechwalać, przemączać, ale myślę, że sobie poradzimy. No właśnie, konsekwencja w tym, co robicie, taka wytrwałość w tej grze, jeżeli nawet nie idzie spokój w grze, to was cechuje i też to w zapowiedziach gdzieś tam piszę, opowiadam. Długo gracie ze sobą, że aż taką renomę sobie wyrobiliście i po prostu takie granie, takie taktyczne, nie ma takiego głupiego biegania. No potraficie grać piłką, gracie ze sobą już dość długo, prawda? No można powiedzieć, że 2/3 składu to trenowaliśmy razem w klubie od 10 roku życia, niektórzy kapinkę wcześniej. Nie jeden obóz, mecze, wyjazdy przeżyliśmy, a teraz skończyliśmy już, że tak powiem, kariery niewyczynowe, ale takie półsportowe nazwijmy to. I no co, teraz bawimy się w ligach amatorskich, prawda? I jakoś nam to sprawia przyjemność. Patrząc na poziom ligi, Suffix ligi, jak uważasz, jest sens to dzielenia na powiedzmy ekstraklasę i pierwszą ligę, czy byś to zostawił w takim systemie, jak jest to teraz zrobione? No uważam, że patrząc na poziom ligi, tak jak mówiliśmy, tych pierwszych 6 zespołów, rzeczywiście, jeszcze nie wiadomo, kto zajmie to 5-6 miejsce, ale pierwsza czwórka plus Podegrodzie, plus Handlbet czy Krogulec, to są zespoły, które powinny grać powiedzmy na tym wyższym poziomie. Te pozostałe rzeczywiście dużo odstają, zresztą wyniki to pokazywały, dwucyfrowe, różnica bramek 7, 8, 10 nawet. Także no, ta różnica jest dosyć diametralna. Wiadomo, podniesie to poziom dosyć ligi, tylko pytanie, czy zespoły te, które będą grały w tej niższej lidze, nie będą się czuły pokrzywdzone, ponieważ nie wiem, czy to zostało ujęte w regulaminie na dzień dobry, a gdyby liga startowała na początku i każdy by wiedział, o co gra poza mistrzem, to w tym momencie też być może inaczej byście przekładali do tych meczów, takich nazwijmy to pietruchę. To już ci odpowiem na to pytanie. W regulaminie fakt nie jest to uzgadnione, ustalone, ponieważ to jest ten sezon, rozgrywamy, ale same to właśnie słabsze drużyny wychodziły z pierwszym pytaniem, czy by takiej reorganizacji nie można było zrobić. A po drugie, jak było spotkanie do losowania Pucharu Ligi, was nie było tam, nie było kapitana. Była debata i na 13 osób obecnych 12 stwierdziło, że chciałoby podziału, a jedna stwierdziła, że jest im to całkowicie obojętne. Więc w przyszłości no może właśnie jakoś tam jeszcze też po rozmowach stworzymy tą ligę ekstraklasy i pierwszej ligi. Ostatnie moje pytanie. Gdzie teraz, gdzie zajdzie Derec? Jak daleko? Gdzie zajdzie Derec? Gramy z meczu na mecz. Prawda? Najważniejszy jest mecz najbliższy. Nie uciekamy do przodu, że gramy o mistrza, że nie wiem, myślimy o Kameksie, myślimy o kimś tam. No nie, następnym mamy Galacticów. Jest czwartek, gramy we czwartek, nie myślimy nawet o rewanżu. Wychodzimy, najbliższy mecz, gramy o zwycięstwo, prawda? I tego się trzymamy z każdym. Zapowiada się świetny mecz Galactic, Derec, już możemy teraz zapowiedzieć. Także zapraszamy, zaproś jakoś kibiców. Przyjdźcie, nie pożałujecie. Dokładnie, przyjdźcie, nie pożałujecie. Bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki. Dzięki.